wjechał za tą BMW. Tak? To auto? On nie żyje na pewno. Straszny, niewyobrażalny dramat. Zginęła cała rodzina. Inni uczestnicy ruchu wielokrotnie mówili, jedzie jak wariat, jedzie jak szalenie, zaraz kogoś zabije. To normalne pędzi z prędkością 300 km na godzinę. My nie jesteśmy od oceniania tego, czy pan Sebastian jest winny, czy niewinny. My stanęliśmy w obronie pani i rodziców pana Sebastiana. Rok temu Sebastian M. pędząc sportowym BMW uderzył na autostradzie w tył auta, którym wracała trzyosobowa rodzina. Kija stanęła w płomieniach i wszyscy pasażerowie zginęli. Lecz kierowcę BMW przesłuchano wyłącznie jako świadka i puszczono do domu. Po kilkunastu dniach mężczyzna uciekł z Polski. Dziś okazuje się, że zamiast Sebastiana M. przed sądem stanął ci, którzy zbierali dowody jego winy i ostrzegali, że może uciec. Żona pana Sebastiana żąda zadośćuczynienia, ponieważ no, straciła pracę. Państwo wiem, że mieli nieprzyjemne sytuacje, ponieważ przyjeżdżali hejterzy, tak wyzywali, że mordercy, że wychowali mordercę, ponieważ no, mają pieniądze, że się wykupił z tego, że uciekł. Jak to się stało, że zainteresowaliście się państwo sprawą Sebastiana M? O to poprosiła małżonka pana Sebastiana M. To ona do was trafiła? Tak, pani się do nas po prostu zgłosiła o pomoc, że jest bardzo skejtowana. O Fundacji Freedom 24 trudno znaleźć więcej informacji ponad to, że działa od 6 lat i według deklaracji jej prezes zajmuje się ochroną praw skazanych i oskarżonych. Niedawno w imieniu rodziców i żony Sebastiana M. pozwała do sądu Portale, na których pojawiały się informacje na temat tego tragicznego, koszmarnego wypadku. Pani poprosiła, czy możemy w jakikolwiek sposób jej pomóc, więc śledziliśmy bardzo portal Wykop i tablica.pl i tam potwierdzały się te informacje, o których wspominała rodzina pana Sebastiana. Co państwo tam znaleźliście? No wyzwiska wręcz, od morderców, od że kogo oni wychowali, że mordercę wychowali, że to bandyta, że no, pieniądze zrobiły swoje, no takie wie pan, nieprzyjemne rzeczy, prawda? Tego jest sąd i prokuratura, żeby dowodziła do tego, co się stało, jak się stało, a nie ludzie wydają po prostu wyroki. Myślę, że w tym przypadku, gdyby był publiczny, można by było zrobić lincz, to myślę, że tak by się to stało.